Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym tygodniu wyzwany, a dzisiaj mam dla was kolejny poradnik, jak wykonać właśnie 9 tydzień wyzwań w Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o subiku, zwróćcie mi łapce w górę, oraz jeżeli wam pomogłem, pamiętajcie, żeby wpisać mój kod w sklepie, czyli Soli, a ja zapraszam was do oglądania. Pierwsze wyzwanie w tym tygodniu każe nam przeszukać 7 skrzynek w przyjemnym parku i teraz ja pokażę wam przykładową ścieżkę, którą możecie wykonać to zadanie i zaraz przechodzimy do drugiego wyzwania. Drugie wyzwanie w tym tygodniu każe nam wyeliminować 3 przeciwników w Fortelli i tutaj nie powinniście mieć z tym wyzwaniem problemu, więc po prostu nie będę go tłumaczył. Trzecie wyzwanie tego tygodnia każe nam zatankować oczywiście auto w nakicim kocim kątku i po pierwsze musimy sobie przylecieć do tej budki, aby nas po prostu nie byli. No i wchodzimy sobie, zmieniamy przebranie i na spokojnie możemy sobie teraz pójść tutaj do auta. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma auta, to polecam zrestartować, żeby tutaj nie szukać. Patrzymy, ile ma paliwa. Bierzemy, no i pompujemy. I to tak naprawdę tyle. Kolejne wyzwanie tego tygodnia każe nam rozpalić 3 ogniska i oczywiście one będziemy musieli rozpalić je w tym miejscu na tej wyspie i pokażę wam teraz 3 lokalizacje tych ognisk, gdyby się nie dał po prostu wykonać tego wyzwania na jednym. Kolejne wyzwanie tego tygodnia każe nam wyeliminować henchmenów albo morderów i chodzi tutaj o to, że gdy oni wylądują, czy nie wylądują, po prostu jeżeli ich zauważycie, to możecie ich zabijać i wtedy to wyzwanie będzie wam się zaliczać. Nie próbujcie tego wyzwania chyba tryhardować, bo zajmie wam to bardzo dużo czasu, po prostu skupcie się na gierce i to wystarczy. Oni sami do was przyjdą. No już ostatnie zadanie każe nam przeszukać oczywiście skrzynki z amunicją na gasnących gajach. Ja tego wam nie będę pokazywał po prostu, bo to jest zbyt łatwe zadanie, żeby je pokazywać. No i z tego odcinka to by było na tyle, także mam nadzieję, że jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby wpisać w item shopie oczywiście mój kod, czyli Souli, oraz pamiętajcie o subiku, znaczy oraz łapce w górę, aby nie przegapić kolejnych poradników. Widzimy się w kolejnym filmie. Siema!